Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i witam was na naszym kanale. Na samym wstępie chcę wam przypomnieć o moim Instagramie. Za każdego followa odwdzięczam się lajkiem pod waszym zdjęciem oraz zaprosić was na mój serwer Discord, który niedawno powstał. Wbijajcie w pierwszy link w opisie i dołączajcie na serwer. Także ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Pewna kobieta zamówiła karton przeklętych lalek z eBayu, chcąc sprawdzić, czy naprawdę są one przeklęte i jak one działają. Zaczęła ona wypytywać jedną z lalek, następnie wzięła dwa miedziane druty i gdy same zaczęły się poruszać, miało to oznaczać, że jest tam jakiś duch. Następnie ustawiła dwie lalki w pokoju na szafce, nagrywając to kamerą z czujnikiem ruchu przez cały tydzień. Przez kilka nocy zauważyła kilka śladów ruchów i usłyszała kilka głosów zwierząt, które jakby warczały na lalki. Po 7 dniach jakiś rozbłysk pojawił się za lalkami. Skutki mogły być jeszcze większe, gdyby zostawiłaby kamerę na kilka tygodni albo miesięcy. Steve Pan prowadził śledztwo dla telewizji BBC. Zlecili mu zadanie spalenia obrazu chłopca, który płakał. Po kilku próbach nic się nie dzieje. Płomień jest dość wysoki i powinien spowodować spalenie się obrazu. Zostaje tylko lekki czarny ślad w lewej części obrazu. Możliwe, że jest pokryty jakąś substancją, przez którą nie może się on spalić. Albo jest po prostu przeklęty. YouTuber zwany Paranormal Response zakupił dwa obrazy z lat 60. Według legendy łapią one złe sny, zanim dotrą do głowy małych dzieci. Można sobie jedynie wyobrazić, ile negatywnej energii w sobie mają. Mówi on nawet, że przechodząc obok nich ma niepokojące uczucie, jakiegoś złego ducha. Opisuje on bardziej te obrazy. Po chwili ustawił obok skrzynkę na duchy i nie czekał długo. Po chwili ktoś zaczął się z nim komunikować. Chciał usłyszeć jego imię, a następnie prosił go, żeby odszedł. Duch nie odszedł, jeszcze kilka razy z nim rozmawiał, ale autor tego nie nagrał. Yes or no, is the gentleman attached to the photo still here? Can I please get the name of the person? Who is it that I was speaking to earlier? Joe Mio9 wybrał się na wystawę starych obrazów i kupił właśnie ten przeklęty. Jest to dość stare nagranie, pochodzi ono z 2006 roku. Poprzedni właściciel ostrzegł go, że jest coś z nim nie tak. Myślał, że jest to tylko legenda, ale po zakupieniu go sam się o tym przekonał. Postać na obrazie zaczyna zmieniać się ze spokojnego staruszka w jakiegoś demona. Możliwe, że jest to tylko zdjęcie holograficzne. Soul Tripper Paranormal jest to youtuber, który kupił kilka starych biblii z starych bibliotek. Wierzy on, że jedna ma w sobie jakiegoś ducha, ponieważ jak mówi, czuje niekiedy obecność innej osoby niedaleko niego. Zaczyna on mówić do księgi, żeby dała mu jakiś znak. Po chwili bez powodu się obala, żadna inna książka nie upada. Wydaje się to dosyć prawdopodobne i możliwe, że faktycznie jest tam jakaś dusza. Także to by było na tyle. Dzięki, że obejrzeliście do końca. Nie zapomnijcie wpaść na Instagrama oraz dołączyć na Discorda. Także ja nie zabieram wam już poranka, popołudnia czy też wieczoru, w zależności kiedy ten film oglądacie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.